Siemano, witam bardzo serdecznie widza kochanego na kolejnym odcinku i dzisiaj jesteśmy ponownie na wariatkowie. Wczoraj poczęliśmy sobie tydzień od wariatkowa, ale był bardzo fajny odcinek, myślę, z Jagiem, który wam się spodobał. Taki, prawda, po czasie, po długim czasie w sumie nie nagrywania z Jagiem. Udało mi się z nim jeden odcinek nagrać, więc mam nadzieję, że wam się, prawda, spodobał. I pisaliście mi, że chcielibyście odcinek z Wojtinim. Może, ale nie obiecuję, może uda mi się go zgarnąć jakoś na jakiś odcinek jeden. Aczkolwiek wiecie, teraz chłopaki, no studia, jakaś praca i tak dalej, są bardziej zajęci niż ja. Ja w końcu jestem YouTuberem i opierdzielam i nagrywam filmy na YouTube. A oni jednak porządną robotę robią i wiecie, nie jest tak łatwo. No, życie dorosłego człowieka czasem troszkę boli. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są tutaj codziennie o godzinie 19:19. I tak tylko powiem, że dzisiaj wleciał odcinek na kanał drugi, więc zachęcam, bo co drugi dzień wpadają tam odcinki. Dzisiaj, prawda, ponownie mamy przegląd grupki na Discordzie, gdzie przeglądałem wasze fanarty, TikToki, memy. Słucharków nie było, ale to dlatego, że po prostu już było, tam wystarczyło, słucharki zostawiłem sobie na kolejny odcinek. Dzisiaj witam was już w Minecrafcie. Jesteśmy oczywiście, tak jak widzicie, w naszym domie na wariatkowie. I słuchajcie, dzisiaj mam wybitny plan. Wybitny plan, ponieważ, no, Bzyku zniknął. Bzyku zniknął, prawdopodobnie jest przechowywany gdzieś tam u Shreka, właśnie w tej wiosce ogrów. Chociaż póki co widziałem tam tylko Shreka, więc nie za bardzo wiem, czy tam jest ich więcej, czy nie. W każdym razie jest na pewno Shrek i z nim musimy się jakoś skonfrontować, bo jak widać, porwał Bzyka. Widziałem komentarz od was, że on tam gdzieś w drzewie jest, no ale wiadomo, bo cała baza jest przecież w drzewie, więc nie wiem, nie wiem, dlaczego taki komentarz był, ale też pisała tam jakaś osoba, że ponoć ten gulasz, który tam jest, to jest w ogóle gulasz, który jest zrobiony z Bzyka. No, jest to trochę szalona teoria, ale dobra, jest to Shrek, nie? Więc może to wcale nie być taka głupia teoria. W każdym razie mam troszkę za głośno Minecrafta, takie mam wrażenie. Dobra, teraz może będzie lepiej. W każdym razie dzisiaj sobie przygotowałem na odcinek dwie podki. Podka na niewidzialność i podka krzywdy, ponieważ tą podkę krzywdy będę potrzebować, to taki, wiecie, to jest taki jakby to powiedzieć, taka forma pewności, że ten Shrek mi nic nie zrobił, bo jak mnie by zaatakował, to ja wtedy mu rzucam potę i uciekam. A pota na niewidzialność, no to wiadomo, pijemy potę i zobaczymy, co takiego tam ten Shrek ukrywa. Może nas doprowadzi do czegoś, co chcielibyśmy zobaczyć. Byłoby całkiem fajnie. Tutaj zatrudniliśmy, prawda, sprzątaczkę Marysię i ona tutaj chodzi i sobie sprząta. I uwaga, sobie ten i dzień dobry, czy chcą pomóc w czymś? No, możesz iść posprzątać mi w pokoju. Dobra, idziemy w takim razie do bazy Shreka, ponieważ tam, no, według was jest gdzieś Bzyku, więc musimy go tam znaleźć. Mam nadzieję, że nie tak jak ktoś napisał, że jest z niego zrobiony gulasz, bo jak jest z niego zrobiony gulasz, to mi osobiście już jest przykro, a gdzie tam dopiero Dave'owi będzie przykro, jak on się dowie, że z Bzyka zrobiony gulasz. Ale Bzyku jest pszczołą, jak może z tego zrobić gulasz? Ja rozumiem miód, ale gulasz? Gulasz jest niemożliwy do zrobienia, to jest dziwne, ale dobra. W każdym razie, jeżeli jest możliwe zrobienia z pszczoły gulaszu, gdybym wiedział o tym wcześniej, ja to sam bym pewnie się zainteresował zrobieniem gulaszu z niego. Żartowałem, widzowie, żartowałem, spokojnie. Nie zrobiłbym gulaszu z Bzyka. Dobra, i lecimy tam, tylko czekajcie, ja sobie ściągnę wszystko, jakąś zbroję i tak dalej. I jak tylko zobaczę Shreka, pijemy potę od razu, po prostu, żeby nas nie... O kurde, dobra, czyli pijemy potę. Dobra, już go tam zobaczyłem. Dobra, pijemy potę. W tym momencie jesteśmy niewidzialni i możemy na spokojnie sobie, prawda, przejść tam i zobaczyć, co takiego tam się kryje. Widzę, że zszedł na dół, bo widzę, że tam nikt ten, więc dobra, lecimy za nim i zobaczymy, co tam się takiego kryje. Mam nadzieję, że się znajdziemy Bzyka na przykład. To by było super fajnie, jakbyśmy znaleźli Bzyka. Z tym, że może być lekko ciężko. Wiecie co, ja jakbym chciał mu zostawić jakąś wiadomość, to ja potrzebowałbym trochę drewna. Mam nadzieję, że się nie obrazi, że tutaj zabiorę właśnie te trzy kawałki, ponieważ nie chciałbym zrobić właśnie crafting. Nie wiem, czy zauważy w ogóle, że rozbieram dom, ale dobra. I robimy szybkie te, jak to się nazywa, tabliczki, żeby mieć po prostu jakąś, może wiadomość będziemy chcieli zostawić, to będziemy mieli w czym. Dobra, uwaga, schodzimy na dół powolutku, jesteśmy już prawie na dole i uwaga, jest okej. Om nom, pyszny schabik? O co chodzi? Jaki pyszny schabik? O kurde, to jest podejrzane. Ej, to prawizowy, jaki pyszny schabik? O jaki pyszny schabik chodzi? Chłop ma schab normalnie w ręce. Ej, o co chodzi? Co jest? Co jest? Robi dziurę w ziemi. Czy on chciał zakopać ten schab? Czy on chciał ten schab zakopać dla samego siebie? Ej, dobra, nie wiem, o co chodzi. Ale dobra, przechodzimy sobie tutaj obok niego i ogarnijmy, co się tutaj kryje. Ej, on ten schab wrzuca do tego gulaszu. Co jest grane? Z czego to jest schab? Z czego to jest schab? Ja się pytam. Ej, dobra, to jest dziwne. Ja, i muszę kontrolować, ile mam potem. Mam jeszcze przez 6 minut. Dobra, to na spokojnie, damy radę. Dobra, on schował...
Uwaga, pyszny gulasz, $12, przecena. Hopie, do kogo ty to mówisz? Tu nikogo nie ma. Jak on sam mieszkał tutaj w tej wiosce? Tu nie ma innych ogrów. Jak on musi być smutny, że on robi gulasz, daje gulasz za $12 i nikt go nie chce kupić. Ej, co to tam jest? O, dobra, to jest dziwne. Co to tam jest? Jakaś spiżarnia czy coś? Nie wiem, o co chodzi. Ej, dobra, on tam idzie. Dobra, lecę za nim w takim razie. Zobaczmy, co on tutaj kryje. Wchodzi do środka i jaka spiżar. Ej, zamknął mi drzwi przed nosem. No nie. I teraz musimy... O, czekajcie, wchodzę teraz szybko. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj, co mamy. Zostawił spiżarnię otwartą, co on robi? Ej, ile on tutaj ma jakiś kurde kiełbas wiszący, jakieś homary, jakieś creeper kole. Co, jakieś małże tu są nawet. I krewetki nawet ma. Co jest grane, jakiś gulasz tu, jakiś inny zaś jest. Nie wiem, czy on to jest gulasz, którym on dorabia tamten, czy co? On nie zamknął mnie tu. O, dobra, otworzył, jest tu Czemu on tak po prostu tu wrzuca to mięso i tak we mnie akurat rzucał? On się wystraszył, myślałem, że mnie widzi. Dobra, bo dobrze, że tego nie zabrałem do ręki. Dobra, ogarnijmy, co on tutaj jeszcze będzie kminił, bo spiżarnie, że ma... Tego wcześniej nie widziałem, tego tu nie było. To musiał dopiero stworzyć na przykład, bo tego na pewno tutaj nie widziałem wcześniej. Dobra, jest tutaj kolejny domek. To jest jakiś chyba kowal, on tutaj będzie coś robił w tym kowadle, czy coś tego typu. Mamy 4 minuty jeszcze potki, dobra, to wystarczy. Dobra, wiecie co, ja bym mu chciał coś chyba napisać, bo tak, czekajcie, on sobie idzie tam, a nie, jednak nie idzie tam, a albo jednak idzie tam, o kurczę, dobra. Dobra, ja zostawiam tutaj w takim razie tabliczkę, co zrobiłeś z bzyku, z bzykiem, tak trzeba napisać, bzykiem, przez Q czy K, dobra, przez, tak, bzykiem po prostu. O, idzie, zobaczy, dobra, zobaczmy, co odpiszę. Dobra. Kto to napisał? O kurczę, dobra, o kurczę. On już wie, że nie jest tutaj sam. Intrus, o nie, dobra. Jest intrus, ale to czekajcie, teraz musimy zrobić tak, że postawimy tą tabliczkę. O kurczę, dobra, nie, bo biegnie z tą siekierą tu. Dobra, schowany jestem. Gdzie on jest, bo musimy to zlokalizować. Dobra, jest tutaj, on tutaj będzie bił teraz tą siekierą, bo będzie na siłę chciał mnie znaleźć. Ale dobra, ja w takim razie zostawiam kolejną tabliczkę. Nieważne, kto mówi, ważne jest to, gdzie jest bzyku. Dobra, i szybko się chowamy tu. Dobra, biegnie, dobra, czy to znowu tabliczkę. Ha, 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 dobra, jeszcze się chłop śmieje ze mnie. Bo co, bo chcę znaleźć przyjaciela, a pewnie jesteś jego No, trafił. Pokaż się. Sam się, kurczę, pokaż, to był ktoś tam. Dobra, czekajcie, musimy zrobić tak. Staczymy pojedynek, nie, ja nie chcę z tobą staczać pojedynku. No mógłbym z nim pisać na czacie vis-a-vis, ale po co, skoro on by widział wtedy mój nick i by wiedział, kto tutaj jest. Dobra, napiszę mu tak. Co z nim zrobiłeś? Mów teraz, nie będę cię bił. Dobra, i zobaczmy, gdzie on jest. Słyszałem, że tu... O, dobra, tutaj jest, bo biegał gdzieś. Ciągle te nietoperze tutaj tak, kurczę, krzyczą. Dobra, ile mam jeszcze potę? 2 minuty ponad. Dobra, musimy się streszczać, bo nie mam wiele czasu. Naprawdę chcesz wiedzieć? Dobra, szybka tabliczka. Tak. Dobra, postawiliśmy. Zrobiłem z niego gula. Co? Gdzie jest ten gulasz? Nie, widzowie, ja tam widziałem garnek, tylko 12... Nie, to chodzi o ten zielony gulasz! Nie wierzę w to! No zrobiony! No nie, czy to chodzi o ten zielony gulasz? Czekajcie, ja biorę sobie te tabliczki ze sobą, żeby jakby co móc coś napisać jeszcze. Nie, widzowie, to nie jest to, to nie może być prawda, to nie może być bzyku w tym gulaszu, nie! Bardzo smaczna pszczoła! Jaki on jest obrzydliwy! Nie no, dlaczego to on takie rzeczy zrobił? Pszczeli gulasz, smaczny gulasz. Dobra, nie, jest obrzydliwy ten Shrek. Ja nie pozwolę na to. Zapłacisz za to. Nie daruję ci tego. Dobra, ale napisane. Zniszczę go totalnie, nie, no minutę ponad mam jeszcze tylko, zobaczymy, tak, kurczę, dobra, czekajcie, ja czekam do końca poty, pokazuję mu się i walę go na łeb, dobra, czekajcie, jeszcze napiszę, rozpocząłeś wojnę, nie pozwolę
ci krzywdzić nas. Dobra, stawiona kolejna tabliczka. Dobra, biorę tą poprzednią tabliczkę. Dobra. I co? Co on na to odpisze? Co? Wariacie? 40 sekund mi zostało. Dobra, koniec żartów. O, i co będziesz chciał, żebym się pokazał teraz? Dobra, czekajcie, jestem gotowy już z potem, widzowie. Patrzcie, robię tak, potę daję tu. I rzucam mu potę od razu i potem po pocie od razu zwiewamy w drugą stronę. Pokaż się. No, sam się pokaż. Pokaż to, wiesz, to był... No, to wiadomo, co było. Dobra, uwaga, ile mi zostało jeszcze? 20 sekund. Dobra, widzowie, zostało 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2 i uwaga, robimy, pokazujemy mu się i ten. Halo, halo! A, dobra, uciekamy, to... ale dostał miksturą krzywdy. I to jeszcze dobrze tam była zenchantowana, więc on mocno wyrwał, dobra. Widział mnie? O kurde, goni mnie! Nie, zostaw mnie! Dobra, szybko zbywamy stąd. Dobra, jest po drugiej stronie. Ja ci pokażę, no... Wiesz co? Wal się! Nie ujdzie ci to na sucho. Dobra, mamy go gdzieś. To jest wojna. Przegrasz. Dobra, wygramy. Teraz, o nie, w sumie to nie wiem, czy wygramy. To jest w sumie Shrek, a u nas jest dwóch. I w sumie Dave'a nie ma tutaj ze mną. Dobra, nie wiem, rozpętałem w tym momencie wojnę ze Shrekiem. To nie jest dobra informacja, ale no cóż, no czasem tak już bywa. W każdym razie, nie, dlaczego ja się śmieję? Przecież bzyku został zrobiony z niego gulasz. To nie, chociaż wiecie co, ja nie do końca mu wierzę. Wydaje mi się, że to jest taka prowokacja tylko. I ten bzyku gdzieś tam może dalej być. Więc napiszcie mi po prostu w komentarzach, gdzie ten bzyku tam jest, bo pewnie będziecie wiedzieć. A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, czy uda nam się odnaleźć bzyka, a może faktycznie zrobił z niego gulasz.